Jestem przed kasami biletowymi, a to jest ten statek zrobiony, na który wchodzę z klocków Lego. Jest super, bo jest tłumacz po polsku. Istnieje również przycisk stop, ale naciśnij go tylko wtedy, kiedy chcesz anulować bieżące nagranie i przejść dalej. Do każdego z naktuzów podłączona jest niebieska rura z chromowaną przykrywą. Są to rury głosowe, telegrafy akustyczne, które połączone są z Wheelhouse, sterówką, która znajduje się na pokładzie poniżej. Przez te rury głosowe oficer na warcie wydawał rozkazy dotyczące kierunku żeglugi trzyosobowej drużyny. Jeżeli obejrzeli już Państwo wszystko na mostku, proszę podążać dalej, przejść przez drzwi, a na dziobie statku znajdą Państwo punkt drugi. Nic się nie odzywałem, jak tutaj byłem w środku, dlatego że fajnie jest, że możesz odsłuchać, co się znajduje w środku, jak co się nazywa, do czego służyło i jacy ludzie się tutaj w środku znajdowali. I fajnie, że jest język polski. Idę teraz szukać dwójki. Tu jest trójka, a jest dwójka. Teraz stoicie Państwo na przodzie jachtu. Stąd widać Royal Bridge, Most Królewski, bezpośrednio pod dziobem. Często, kiedy Brytania wpływała bądź wypływała z portu, królowa wraz z księciem Edynburga, stojąc na moście, przyglądali się płynącej Brytanii, pozdrawiając wiwatujący tłum na nabrzeżu. Zrzucano liny i kotwice, aby cumować Brytanię. Na środku pokładu mogą Państwo zobaczyć dwa okrągłe kabestany, które używane były do wciągania i opuszczania obu kotwic statku, z których każda ważyła ponad 3 tony. Można zobaczyć dwa światła sygnalizacyjne, umocowane na małej platformie. Załoga Brytanii używała ich, aby za pomocą kodu Morsa komunikować się z innymi statkami. Proszę podążać dalej, wzdłuż pokładu, aż dojdą Państwo do punktu trzeciego, skąd będzie widać koniec statku. Jako statek państwowy, królewski jacht posiada 3 maszty. Pod podstawą każdego z nich ukryte są monety, które zostały tam umieszczone w 1953 roku jako darowizna dla aniołów, aby strzegły duszy marynarzy. Każdy z tych masztów ma złoty szczyt. W pokładzie ochrony tutaj znajdowało się zakwaterowanie starszych oficerów. Pierwsza kabina po prawej była pomieszczeniem należącym do komandora porucznika, który rangą podlegał tylko admirałowi. Po lewej stronie znajduje się Admiral Suite, apartament admirała, który składał się z pokoju dziennego, sypialni, łazienki i spiżarni. I jak przystało na pozycję admiralską, był on największym i najwygodniejszym pomieszczeniem poza apartamentami królewskimi. Stojące tutaj fotele oraz kanapa mają ponad 100 lat i pochodzą z wcześniejszych jachtów królewskich Wiktorii i Alberta III.
Za każdym razem, kiedy rodzina królewska znajdowała się na pokładzie, admirał zasiadał do posiłku razem z nimi. A po prawej stronie znajduje się kwatera porucznika, starszego oficera, który był odpowiedzialny za organizację marynarzy na pokładzie. Ta typowa kabina oficerska została nieco zmieniona. Pomimo swej wysokiej rangi, żaden z oficerów nie doświadczał luksusu posiadania prywatnej toalety. Musieli zadowolić się współdzielonymi łazienkami. Po lewej stronie widzą Państwo Admiral's Bathroom, łazienkę oraz Sleeping Cabin, kabinę sypialną admirała. Łazienka jest wyposażona w wannę, jedną z niewielu w tej części statku. Stąd można dojrzeć kabinę sypialną admirała. Jednak przetransportowywanie pojazdu na pokład było nieprostym zadaniem. Najpierw samochód w przenośniku musiał zostać wciągnięty na specjalny tor, zamocowany na pokładzie. Mimo to Rolls-Royce mieścił się w garażu tylko po zdjęciu zderzaków. Stoją teraz Państwo na pokładzie werandzie. Części jachtu z królewskimi kwaterami. To tutaj rodzina królewska mogła odpocząć w prywatności, opalając się, grając w quoit, gra w rzucanie pierścienia. Jednym z ulubionych miejsc królowej na Brytanii. To był prawdziwy pokój rodzinny i oferował więcej prywatności. Tutaj jej wysokość lubiła jeść śniadanie i popijać popołudniową herbatę. I zestaw gier z drugiej. Beczka z rumem w rogu polu słonecznego pochodzi z czasów panowania królowej Wiktorii. Wykorzystywano ją do wydawania dziennej racji rumu marynarzom Brytanii. Proszę przejść do przedsionka, gdzie mieszczą się głównie sypialnie królewskie. Pierwsze okno, które Państwo widzą, daje wgląd do sypialni jej królewskiej mości. Kiedy Brytania była wyposażana, królowa postanowiła wykorzystać pościel kupioną do sypialni królowej Wiktorii na poprzednim jachcie królewskim. Specjalnie skrojona pościel królowej miała piękne, ozdobne wywinięcia i została wytłoczona osobistym monogramem H, jej wysokość królowa. Teraz, gdy podejdą Państwo do następnego okna, zobaczą Państwo, że sypialnie królowej i księcia Edynburga składają się z dwóch apartamentów połączonych drzwiami. Każdy z pokojów ma własną łazienkę. Sypialnia księcia Edynburga odzwierciedla jego osobisty gust i ma bardziej męski wygląd. Poszewki na poduszki w pokoju księcia są tego samego rozmiaru co u królowej, ale na jego specjalne życzenie nie mają koronek. Ta Royal Bedroom, sypialnia królewska, wraz z sąsiednim pokojem jest lustrzanym odbiciem sypialni królowej i księcia Edynburga, choć wyraźnie mniejsza. Mamy go najstarszym gościem. I to tutaj prezydent i pani Clinton zatrzymali się podczas wizyty w 1994 roku. Całkowicie niedostępne dla reszty załogi, pokoje te były rodzajem jednego. Oficerowie zbierali się przed pokojem nie tylko, aby się napić, ale także po to, aby oglądać telewizję, słuchać rady, grać w gry lub brać udział w zaciekłych rozgrywkach quizowych. Przybyła na pokład podczas wizyty królowej w Kopenhadze w 1957 roku. I chociaż żaden oficer nie miał prawa jej dotykać, w tajemniczy sposób przemieszczała się ona po mesie. Była codziennie znajdowana w innej kryjówce. Pokoje te często przyjmowały też bardziej formalną atmosferę. Nigdy bardziej niż wtedy, gdy królowa i książę Edynburga lub inni członkowie rodziny królewskiej zostawali tu zaproszeni na kolację bądź przyjęcie. W tej części pokoju z eleganckim stołem oficerowie jadali swoje posiłki. Śniadanie i lunch były bardziej nieformalne i oficerowie mogli wchodzić i wychodzić, jak im się podobało. Kiedy
gdy rodzina królewska znajdowała się na pokładzie, ich jedzenie przygotowywali zawsze szefowie kuchni z pałacu Buckingham, którzy specjalnie przybywali na statek. Zanim Brytania wypłynęła na morze, ładownie i magazyny statku były zapełniane świeżymi, mrożonymi i suszonymi zapasami. Znajdują się teraz Państwo w największym i najwspanialszym pomieszczeniu na jachcie królewskim Brytania, w jadalni reprezentacyjnej. Tutaj królowa i książę Edynburga podejmowali swoich gości zabierającym dech w piersiach stylu. Przez te drzwi przeszły niektóre z najbardziej wpływowych osobistości świata, aby przyjąć najwyższy zaszczyt, zaproszenie na obiad przy stole Jej Królewskiej Mości Królowej. Sir Winston Churchill, Rajiv Gandhi, Nelson Mandela, Bill Clinton, Boris Yeltsin, Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Wszyscy mają swoje miejsce w historii tego królewskiego jachtu. Nienaganna stylistyka, z jaką całe przyjęcie było przeprowadzane. Wyznaczenie 56 miejsc na bankiet państwowy zajmowało 3 godziny, a pozycję każdego noża, widelca i łyżki dokładnie mierzono za pomocą linijki. Nad wnękami po tej stronie pokoju zobaczą Państwo długi sznur pieniędzy z czerwonych piór. Tradycyjny zwój zrobiony z czerwonych piór, który był używany jako waluta na Wyspach Salomona. Związany na obu końcach skórzanym paskiem. Został przekazany księciu Filipowi w Santa Cruz w 1957 roku i podobno miał wówczas wartość 15 funtów. Nawet na morzu królowa spędzała kilka godzin, zajmując się sprawami państwowymi, a czerwone skrzynki, w których mieściły się dokumenty stanowe, były wysyłane na Brytanię bez względu na to, gdzie się znajdowała. Tutaj przechowywano królewski papier do pisania, długopisy i suszki biurowe. Salonik księcia Edynburga był wykorzystywany głównie jako gabinet zarówno przez księcia Filipa, jak i księcia Karola. Rozmiar gabinetu był taki sam jak salonu królowej. Telefony na jachcie królewskim są identyczne z telefonami używanymi w pałacu Buckingham. Oto przedpokój, w którym rodzina królewska i ich goście spotykali się na drinki przed lunchem lub kolacją. Napoje były podawane przez królewskiego stewarda z dobrze zaopatrzonej spiżarki w rogu pokoju. Przedpokój i salon łączą wypolerowane, mahoniowe składane drzwi. Przestronny i elegancki salon służył zarówno jako miejsce relaksu dla rodziny królewskiej, jak i sala przyjęć. W połowie tej piramidy byli podoficerowie i bosmani. To tutaj znajdowała się ich mesa i część mieszkalna. Pokój, w którym się teraz Państwo znajdują, był miejscem, w którym podoficerowie odpoczywali. Ze względu na ciepłą i przyjazną atmosferę, zaproszenia na drinka tutaj były bardzo pożądane, szczególnie przez personel Pałacu Buckingham. Rów służyło na Brytanii, a ich obowiązki obejmowały takie funkcje jak nadzorca radiowy, inżynier morski, a także steward i kucharz. Bosmani, z których niektórzy wykonywali obowiązki ochroniarzy, podczas gdy inni stanowili część zespołu muzycznego Brytanii, również dzielili mesę. Kontynuując wycieczkę, przejdą Państwo przez jedno z miejsc z łóżkami piętrowymi podoficerów. Zakwaterowanie dla każdego mężczyzny składało się z koi, która mogła złożyć się w siedzenie i szafeczkę, której trzymali swoje rzeczy. Żołnierze królewskiej marynarki utworzyli oddzielny kontyngent na pokładzie Brytanii i tam mieszkali i spali w swojej mesie znanej jako koszary. Bezpieczeństwo na Brytanii zawsze było uważane za najważniejsze. Być może rolą, z której najbardziej znana była królewska marynarka, była rola zespołu muzycznego Brytanii. 26 wyszkolonych muzyków z zespołu muzycznego Marynarki Królewskiej było zapraszanych do gry, ilekroć Brytania pełniła rolę siedziby królewskiej. Ich repertuar był szeroki i zróżnicowany.
zobaczyć sklep Nafi. Dobrze zaopatrzony sklep Nafi sprzedawał wszystko, od pasty do zębów po tytoń. Ze sklepu korzystali wszyscy oficerowie i żeglarze, a czasami członkowie rodziny królewskiej. Księżna Diana kupiła kiedyś jasno-niebieską koszulkę Brytania dla młodego księcia Williama, a dzieci królewskie czasami mogły odwiedzać sklep, aby kupić słodycze. Ten elegancki pokój z białymi panelami to mesa chorążych i starszych podoficerów. Chorąży i starsi podoficerowie, jako najstarsi żeglarze, mają własny basen z oddziałem sygnalizerowej, byli odpowiedzialni za nadzorowanie szeregu dziennika. Dziewięciu starszych podoficerów pracowało w dziale okrzyknika, odpowiedzialnym za maszynę, komputer i pomocnicze wyposażenie. Odgrywał dużą rolę w utrzymywaniu Brytanii w stanie szczęścia i zadowolenia, ponieważ to tutaj znajdowało się biuro pocztowe, miejsce, gdzie przewożono pocztę do sortowania. Z dala od domu przez długie okresy czasu utrzymywanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi było ogromnym priorytetem, a przybycie poczty na pokład Brytanii było z niecierpliwością wyczekiwane przez wszystkich. Do niego sala operacyjna z oryginalnym okuciem z lat 50. mają surowy i nieco złowieszczy wygląd. W części szpitalnej znajdowało się miejsce dla dwóch pacjentów na łóżkach polowych i dwie koje. Bezpośrednio przed państwem znajduje się gabinet lekarski z salą operacyjną po prawej stronie. Doktor statku opiekował się oficerami i załogą, ale kiedy królowa podróżowała na Brytanii, doglądał jej królewski lekarz. Brytania została zaprojektowana nie tylko jako oficjalna rezydencja królewska, ale była jedynym statkiem w królewskiej marynarce wojennej, który posiadał pralnię na stałe obsługiwaną przez własną załogę. Pralnia była większa niż zwykłe na statkach tej wielkości. Dodatkowy metraż był wymagany w razie, gdyby jacht kiedykolwiek musiał zostać przekształcony w statek szpital. Pralnia służyła również rodzinie królewskiej, jednakże staranny harmonogram zapewnia, że ich pranie miało miejsce w inne dni niż w przypadku oficerów i żeglarzy. Lśniąca krzemownia królewskiego jachtu Brytania stanowi dumne świadectwo brytyjskiej inżynierii morskiej. Każdy gadżet, kran, przełącznik i tarcza działały bezbłędnie, dopóki Brytania nie została wycofana ze służby w 1997 roku. Ze swoimi chromowanymi tarczami i staromodnymi turbinami parowymi ma nieco antyczny klimat. Ale to tutaj znajdowało się samo serce statku. I to te dwa silniki przewoziły Brytanię ponad milion mil raz do roku dookoła świata przez całą jej służbę. Maszynownia otrzymywała instrukcje od mostku za pośrednictwem telegrafów ze sterówki na temat pożądanej prędkości i kierunku statku. Z prędkością 21 węzłów jest to prędkość, którą Brytania była w stanie utrzymać przez cały okres swojej kariery. Oto barka królewska, w której królowa i książę Edynburga docierali na brzeg, gdy Brytania była zakotwiczona w portach na całym świecie. Królowa i książę Filip siedzieli w klimatyzowanej kabinie, która została tak zaprojektowana, aby zapewnić dobrą widoczność królowej i księcia, kiedy zbliżali się do brzegu. Barka została zbudowana przez kapera Nicholsona w 1964 roku. Ma 12,5 metra, czyli 40 stóp długości i ma dwa silniki o mocy 125 koni mechanicznych. Stąd można również zobaczyć rozciągający się przed państwem wzdłuż nabrzeża cały jacht królewski, 125 metrów usprawnionej elegancji. Błyszczący, ciemno-niebieski kolor kadłuba Brytanii został specjalnie wybrany przez królową zamiast tradycyjnej czerni. Królowa również osobiście zatwierdziła eleganckie 24-karatowe zdobienie ze złotych liści.
kaktus i kompas żyroskopu. Do każdego z naktusów podłączona jest niebieska rura z chmur. Tutaj znajdowało się zakwaterowanie starszego oficera. Kurta odzwierciedla jego osobisty gust i ma bardziej mężczyzn. Księcia Edynburga był wykorzystany na 20 podoficerów i służył na Brytanii, a nie obowiązki obiegu. Książę schodzi na ląd. Książę schodzi na ląd. Gdzie jest moja świta? Dzień dobry. Książę Seweryn na lądzie. I idziemy dalej.